17 października 2022. Wczoraj rozebrałem uszkodzony telefon po 5 latach użytkowania. Jest to Asus. Wypaczył się i podjąłem się próby z ciekawości dziecięcej, co też znajduje się w środku takiego telefonu. To, co zawsze widzimy, to jest ta część przednia, która jest wspaniałym lustrem. Tutaj znajduje się chyba połączenie. Trudno uchwycić. Tyle ścianka aluminiowa, solidna, trwała. Ścianka z tyłu, wejścia na obiekty, czujnik palca, tutaj jest pusty, część górna, mamy datę produkcji. Przestawiłem znowu. 2017 rok. Mamy tutaj jeszcze tą część właśnie połączenia z kotakiem mikroskopijnym, że nie dla mnie. Nie mam takich narzędzi. Wnętrze miło dość. A jeszcze mam tutaj te czujniki. Tutaj znajduje się ta część właśnie przednia i wnętrze tego telefonu. Przestawimy go, bo tak to właściwie powinno wyglądać. Całe serce urządzenia. Tutaj mamy obiektyw, no i czujnik linii papilarnych. Malutkie śrubki, do których nie mam śrubkrętu. Przewód. Nie wiem, do czego służy. I bateria, która jest już niesprawna. Prawdopodobnie była ona przyczyną uszkodzenia. Wybrzuszenie jest dość miękka, ale szczelna. W żadnym miejscu nie mam wyjścia do zasilania. Nie jestem ciekaw, w jaki sposób to się odbywało. Jest to bateria litowo-polimerowa z 2016 roku. Oczywiście wykonana w Chinach. Pojemność 4200 mAh. To są dwie różne specyfikacje. To jest ciekawe. O, to jest tu. Mamy różnicę niewielką. I tak to wygląda. Telefon, smartfon po 5 latach użytkowania i przyciski boczne. Które znajdowały się tutaj. Prawdę mówiąc, nikt z nas amatorów, nie mając jakichkolwiek narzędzi specjalistycznych, jest w stanie cokolwiek zrobić, by pobawić się z takim telefonem. Koniec
żywota użytkowania telefonu Asus. 5 lat w rękach osoby, która intensywnie z niego korzystała.